Halo, witam. Jestem Marcisław, wy jesteście Leo, to jest Nightmares from the Deep 2. Ej, uśpiliśmy ostatnio tego strażnika, czy mogę... mogę wyjść? Praetorians, prepare for the onslaught. Na szczęście nie patrzą. After I deal with the siren and call the Kraken. Mocna ta miętowa herbata. Prawie tak mocna jak ta kawa, którą dostał strażnik. Ej, dwóch ośmiornic nam brakuje i będziemy mieć wszystkie. Wydaje mi się, że to będzie moja pierwsza gra od Artifexów. Co to jest? Bagażnik karocy jest przyozdobiony herbem burmistrza, ale połowa emblematu zaginęła. Co macie tu? O, poszedł w spanko. Jedna ośmiornica? Jakby to wydziabać? Moje. To pretorianin, którego uśpiłam. Mam nadzieję, że śnią mu się koszmary. Lepiej jednak zachowam ciszę. A jakby tak go tym nadziakiem nadziaciać, ciaciać? Nie? Okej. Jedna z części wieka zniknęła. Bałagan taki mają. Co to jest za obroża? Dlaczego na niej jest... A, tam jest kość kitku. I to jest obroża po kitku. I ten kitku miał na swojej obroży... amulet. A, jednak pies. To psia obruszka ze złotą rybką. Marej, ty potworze. Rzucił piranium. Dopóki nie pozbędę się strażników, nie zdołam zbliżyć się do tych drzwi. W takim razie musimy się wrócić. Dzień dobry, oto oczko. O, mało mi to daje, ale coś mi daje. Kolejny fragment opowieści. After witnessing these atrocities, many people turned away from Mayor Murray, terrified of his ruthlessness. Those who remained by his side were the most dangerous and vicious rogues of Kingsmouth. Murray honored his faithful followers by deeming them an elite force called the Praetorians. Like dogs at a master's command, they pillaged the ships and kept the townspeople in check. Już nie ma się co wracać, nie ma już się co wracać, co najwyżej możemy wrócić na górę. Coś zostawiłem w kwaterach. Tu jest wieko skrzyni, której nie otworzę, bo nie mam nic takiego. O! Ciuchy dla naszego ziomeczka. Aż przebierz się, bo to jest strój bohatera. Protagonisty. Powrót na etat. No i ruszył. Okej, okay, no w takim razie mamy czapka więzienna. Zgubiony herb. Akurat ten, który potrzebujemy. Worek mongi. A, jest. Młoteczek. Cały czas jest ten spoder. Pochodnia. Taka zapalona, czy nie zapalona?
A, nie jest zapalona. Potrzask? To nie jest potrzask. Co to w ogóle jest za narzędzie? Jest potrzask kłódka. Kojarzę. O, jest. Miska. Pionyg. No i zajebiście, nie widzę go już. Świetnie. Bicz. O, winiak. Nalejmy sobie z gąsiorka. Kubek wina zrobiony, teraz bicz i piła. Tu jest bicz. Muszę tą piłę jakoś... A, odrdzewić. No to jest połowa herbu, tylko co mi to da? Będzie łatwiejszy do pchania? Otworzyło się. Nie są zbyt rozgarnięci. Powiedziałbym, że ktoś tu grał w Asasyny, ale ten rzut kamieniem był bardzo w stylu Metal Geara 5. W sumie poprzednich też. I w sumie asasyny nie pozwalają tak właśnie złapać i zaciągnąć za róg. No to było bardzo Metal Gear 5. Zacznie działać? Co? A. Szukamy różnic. Nie lubię takich rzeczy. Ale okej. Jeszcze 9. Ale ja już nie widzę żadnego. Ej, wracaj. A. Tego tu wcześniej nie było. To się dopiero teraz zmienia. Dlatego ich nie widzę. Aha! Nie widzę ostatniego. A, tu jest? Tu. Nie było przyjemne, ale zrobione. O, teraz się otworzyło. Zabawne, że właśnie na filmiku było już otwarte. Coś tu się nie zgrało w produkcji. Gdyby nie syrena, już dawno zniszczyłbym Albatrosa, czy jak zwie się ten statek, i wymordował jego pasażerów. Przyjemności muszą poczekać. Na początek zamknę Kaliopę w akwarium w moim apartamencie i porządnie ją przesłucham. Ktoś musiał jej pomagać, a potem wezwę Krakena. M. Kaliope jest w apartamencie Mareya. Muszę czym prędzej dostać się na szczyt latarni. O. Jak dobrze. Tell me, Kaliope.
What did you think would happen if you escaped? I have your deposit in my chest. That means I have all your power. Don't you have anything to say? Speak now. I can wait here all day. Nie pilnował? To jego problem. Kaliope, nareszcie ją odnalazłam, ale najpierw muszę pozbyć się burmistrza, nim on pozbędzie się mnie. Harpunem? Dziubu. Nie? Okej. Jesteśmy pacyfistą, a to znaczy, że pozwalamy innym zabijać za nas. Co z tego, że pacyfizm tak nie działa? To YouTube i tak zwane pacyfistrany mówią inaczej. Czego ja szukam? Mam klucz do skarbca. Tego skarbca? Nie, tutaj nie ma dziurki na klucz. Dokąd on? A, tu? That went well. But we still have to find Calliope and stop Murray before he commands the Kraken to destroy the ship. I'll go to the embankment to try to delay preparations and keep an eye on the Praetorians. They're less likely to recognize me since I'm in uniform. In the meantime, search the upper floors of the lighthouse for Calliope. If you can free her, then she will surely find some way to contain the Kraken. Good luck. Tak. To jest skarbiec, tak? Nie? A, teraz. Po kolei. O panie, papuga. Druga, i trzecia, i czwarta, i piąta, i sowa, ale taka narysowana. Ile ich jest? Nie mam pojęcia, co właściwie robię. Znaczy wiem, otwieram drzwi, bo mają taki dziwny zamek. O, laska. Skrzydło. Czego ono może być? Do tej sowy? Aha. I tu się pojawiło. Po co mi laska? Do wyciągnięcia? Tak. Kiedy ta dźwignia się tam znalazła? Podstawka na trofeum, tylko samego trofeum brak. Prawie smutne. Nie pasuje, lepiej rozejrzę się za poręcznym zestawem wytrychów. A, tutaj. Jest drugie skrzydło. Strasznie. Żwawa muzyka, jak na to, co wykonuje. Wytrychy. Okej. Pióro. John Cena. Czy ten, The Rock. Get out and hide. Murray is coming. Muzyka z cyberpunka. Mogłaby polecieć. Byłoby śmiesznie. tutaj gdzieś powinno... I can't hold out much longer. Dokładnie. Mam tą kłódkę, powinna jeszcze leżeć na ziemi. Może nie w tą stronę, chociaż chwila. Kraken krąży pod powierzchnią wody, czeka z atakiem tylko na dźwięk gongu. To Flara?
Chyba tak. Kingsmouth. Kto by pomyślał, że to miasteczko skrywa tak ponure sekrety? Od po nazwie sporo ludzi by zgadło. Co ja mam? Fragment wieka i figurka. No, zacznijmy od wieka. Sekrecik. Sekrecik. Mieszkańcy miasteczka sądzą, że gazetę i lombard zamknięto, bo ich właściciele uciekli. W rzeczywistości wykończyliśmy tych buntowników na rozkaz burmistrza. Planowali obalić go i wybrać własnego przywódcę. Zidiociali marzyciele. Żal mi tylko, że jeden z nas, pretorianów, dał się omamić kłamstwom syreny. Porzucił nas dla niej. Mawiał, że sumienie nie daje mu spokoju. TK. Ta notatka wyjaśnia zgony właścicieli sklepików w miasteczku. Okienko witrażu pękło na części, a ja na szczęście mam żywicę. Gdyby to było takie łatwe, żeby tu pokleić, co nie? O, i znowu śmieci do zbierania. Zacznijmy od drugiej strony poroże. Mnięso. Gdzieś tu? O, jest. Sitko. Sadzenie paluchów jest niehigieniczne. W takim miejscu to tak pewnie... Nie wydaje mi się, żeby za dużo rzeczy było higieniczne. Moździerz. Korniszony. Tłuczek. Salami. Garnek. Papryczki. Rybi szkielet. Tort z konfiturą. Toast z konfiturą i tort z dekoracją. Jest tu gdzieś nóż? Jest łycha. Ja bym sobie takiego zjadł. Teoretycznie mógłbym. Czy to jest całe jabłko wsadzone w... Nie, to musi stać przed tym. To jest taka perspektywa, co nie? Mam nadzieję. Co to jest dekoracja? A. To nie jest tort? Gdzie jest tort? To jest jajostrusia? Nieważne. Może smoka. A co to za tort bez dekoracji z kremu? To jest tort? Wygląda jak taka okrągła decha do tłuczenia mięsa. Postawmy figurkę z twarzą The Rocka. I akurat tam znajdowała się kolejna... Chciałem to mięso rzucić. Chwila. Po kolei. Tu się jeszcze wrócimy. Ale tu jest zagadka z witrażami. Nie, to jest... Co jeszcze? A tutaj. Co mi to dało? Aaaa. Podważyć szparę. Konserwa. A w konserwie, o dziwo, rybka. Zabawny. With money slick with innocent blood, the town of Kingsmouth was saved by the rule of Murray and his Praetorians. However, the pact with Davy Jones had its price. Residents who returned to the old ways
stopped aging, and gradually began to resemble fish, with the greatest criminals experiencing its worst effects. W sumie do tego już mogliśmy dojść, ale gra nam powiedziała, że tak, właśnie jest. Spread to even the purest of townspeople. They tried to resist Murray's rule, but the movement had no chance against the powerful Praetorians and the mayor's bloody punishments. The ageless townspeople were living in fear, isolated from the rest of the Caribbean because of their fish-like features. Time stopped for Kingsmouth and everyone affected by the curse. No to, że się nie starzeją, to można do tego było dojść. Nadal mnie bawi to, że nawet jedno pokolenie tego miasta nie przetrwało. Okej, idziemy z mięsem do rybci. Muszę? Co? Odwróciłem uwagę piranii, lecz wciąż nie powinnam wsadzić ręki do środka. Musi być lepszy sposób. Znajdę tu coś do zabrania? Jakiś kijak? Jego ręka. To jest niemały problem. Gdzie jest jakiś kij? Daj mi swój miecz. Just in time. Now that Murray is locked up, he can't stop us. I fooled the Praetorians into waiting for the mayor's arrival before they attack. We have to use this borrowed time wisely. You have to free Calliope while I search for the missing golden fish token for Davy Jones's chest. Once we open the chest, we can return Calliope's deposit and restore her powers. Then, she can tame the Kraken. Hurry, before the Praetorians guess that something is fishy. Or worse, before Murray breaks down that door. We better split up to cover more ground. Try and help Calliope. Something's fishy. Bo wiecie. A, tu jeszcze nie wchodziłem i nie zerkałem na wszystko. O! Wszystkie złote ośmiorniczki, teraz brakuje nam tylko paru papużek, których nie mam pojęcia gdzie szukać, ale pewnie znajdę. Na pewno. Mogę tylko pogadać z Calliope. Okej? You found me. I hope my lover is all right too. You're saying that Murray is going to order an attack on another ship? Then there is no time to lose. I had to part with my powers to create the golden octopus. Any residual power I had was locked in the hidden chest. If you can open that chest and bring me its contents, I can control the Kraken again. It will also mean that the pact between Murray and Davy Jones is broken, and the mayor will have to suffer the consequences. And I will return to the sea at last. Find the rest of the golden fish tokens and bring me the chest's contents. Time is nearly up. Okej. Ale... O, teraz mogę. Coś usunięto z tej kolumny. Strzelam dźwignia? To strzelam. Nie strzelam. Nie zadziała. O, jest dźwignia. Dlaczego przemoc nie jest opcją? W obliczu końca czasem zastanawiam się, co ze mną będzie, jeśli mój pakt z Jonesem zostanie złamany. Może do tego dojść wyłącznie, jeśli za sprawą depozytu ze skrzyni Calliope odzyska swoje moce i zniszczy figurkę złotej ośmiornicy. Wówczas Calliope będzie mogła... Fajnie, że na tych stronach nie pisał. Najwyraźniej był bardzo prawym człowiekiem. I nigdy nie używał lewej strony.
Wówczas Kaliope będzie mogła wrócić do morza, a ja zgodnie z paktem trafię do piekła, aby odpłacić tam za pomyślne lata. Wolę być nieśmiertelnym rekinem niż słabym człowiekiem dręczonym piekielnym ogniem. Pozbawionym władzy, bogactw, służby. Muszę temu zapobiec. Lepiej wrócę do jaskiń pod latarnią i poszukam metody na pokonanie Davy'ego w starych legendach. Tam, gdzie jest wola, znajdzie się i sposób, a ja nie zamierzam przegrać. Uratowanie Kaliope oznacza koniec paktu Mareya z Davym Jonesem i ponure konsekwencje dla burmistrza. Dokładnie, wypuśćmy ją. Tam się idzie do Gonga. Tu brakuje... Jestem prawie pewien, że to wyglądało inaczej chwilę temu. Nieważne, tutaj się zatrzymamy na dzisiaj. Następny będzie ostatni. Przedostatni. No, będzie jeszcze parę odcinków na dodatek. Wydaje mi się, że był. Jak w każdej grze Artifex Mundi. Więc cóż, mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie like, jeżeli do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Kochani dzieci Boże. I w sumie już można zacząć wybierać kolejną grę, co nie? Siema.